Cześć, Ubeglecie, ekipa WK z tej strony. Dzisiaj gramy w jęgę siłową. Co to oznacza? Zapraszamy na bok. Jest jęga, każdy robi serię gówno, czyli jest dość, powinien być zmęczony i po każdej serii głównej robimy rundkę jęgi. A wiadomo, o co chodzi, więcej nie trzeba tłumaczyć, ale zanim zaczniemy, jeszcze wprowadzam jedną zasadę. Będziemy losować kolory. Widzicie, kostki mają kolory. Ale zanim jeszcze zaczniemy, to tak, jeżeli niebieski wypadnie, to wypierdolę do końca tego roku 320 w martwym. Nie, nie ma szans. Jest szansa. Do końca? Jest szansa. Ale rok ma jeszcze 11 miesięcy. Jest szansa. 11 miesięcy. 11 miesięcy, dobra. Dużo czasu. Zaczynamy. Ja chciałem powiedzieć, że ja wymyśliłem ten film, ponieważ uwielbiam rywalizację. Brawo, gratulujemy Sakerowi za nasz super film. Uwielbiam rywalizować z innymi. Czuję się wtedy jak ryba w wodzie. Albo jak wielbłąd na pustyni. Dobra, to zaczynamy. Tak naprawdę boli mnie trochę dzisiaj bark i nie będę mógł mocno się męczyć, ale wiengę chętnie pogram. Ty! No możesz, teraz ty coś. Teraz już Saker ma bark. 7 kilo ona waży, to... Wiem, że to brzmi jakbym chciał się uchylić. Okej. Okay. Wiesz, żeby mi ręce mniej latały, ale to serio. Ja zrobię krótką recenzję, kto... Jakie ćwiczenie wykoduje? Ja z pączkiem, wyciskanie leżąc na ławce poziomej. Robert Orzechowski wykonuje dzisiaj przysiad ze sztangą z tyłu w pozycji low bar. A Michał Sakowski wykonuje dzisiaj incline bench press. Recommendation? Don't do it like Jay. Do jęgi przyda nam się zwiększona siła umysłu. Także weźmiemy sobie pomiary z celi Mitlesa. Jesteś torem! Jesteś nim! A jak wypadnie niebieskie, to pieskę udajesz, Pączek. Ty niebieskie. Ja zrobiłem serię. Ja losuję? Nie, jesteś psem. Niebieskie. Udajesz psa. Co ty robisz? To już serię? No ja zrobiłem 6 powtórzeń, 70. A, już ma. Ale po mnie boli bark. Dobra, dobra. Czyli losuję sobie normalnie. Tak. Zielone, czyli biorę zielone. O, to ja biorę tego. Oj, gładko, może być wysoka wieża, bo to jest stabilne. Czekajcie, patrzcie, jak kolorami ułożycie, w jednym momencie kumulacja kolorów, to może będzie trudniej. Dobra, przygotuj się. Od razu potem idziesz po kość. Dawaj, owca, byłeś pierwszy. Lecę, no. Osobanka. Tu masz to. Na następnym już to 20 dynamikę robię. Zielone. Ale to mogę od razu. Jedną ręką? Owca trzyma klocek jedną ręką. Jedną, hard to jedną. Jedną, jedną. Jedną ręką. Jedną. Lecimy powoli, patrz. Ja dzisiaj dynamikę robię. Patrz, żeby się nie udało. Kotuś, kotuś, masz drugi raz, kotuś, patrz. No, żeby krzywa tam nie dobra. Postawić. Dobra, ja niebieski wyrzuciłem. Uważajcie na to. Żeby tutaj to prosto ustawiać, no. Teraz, żeby móc to zagrać. I'm a huge believer in indoor training. Open your mind and... Niebieski. O, jeszcze żaden ten nie wyszedł. Kładłem dwoma, ale to niespecjalnie zapomniałem. Teraz już sorry, owca, będę jedną. Wiem, że trudno będzie im, jeżeli... To co, dwoma czy jedną? Jedną. Patrz, trudno będzie im, jak wezmę z samego dołu. Wow, naprawdę się zachwiało. Fajnie. Bardzo mnie to cieszy. O kurde. Jest! I teraz macie trudno. Kurwa. Ale... Zielone. Zieleń. Jeszcze ciągnie w tą stronę, gdzie jest... A ja specjalnie. Czyli owca też chce szybko skończyć. Żeby trening dojść na spokojnie. O, o! Zobacz i ty, mamy przegranego, mamy przegranego, prawda? Nie zdajecie sobie sprawy. Naprawdę, on tego nie zrobi, nie. No nie, zniszczy, zniszczy. A
jedną ręką musisz, wiesz, nie skończyłem jeszcze rundy, ty, nie skończyłem rundy, spokojnie. I tak zostawisz to. Nie skończyłem. No on tak robi. Patrz, już nie dotyka ty. O nie. No zepsułeś się. Nie skończyłem rundy, panowie. Ej, nie ma nigdzie w instrukcji, że nie mogę tak wyjąć tej jęgi. A ja bardzo możliwe, że ja się przejadę na tym swoim ruchu. Ty, ten klocek jakby się dwa razy wydłużył. Ciągnę, aż się zmęczyłeś, co? Ciągnę, jak ser. Dobra seria wjechała i... Saker, ty jęgujesz? Z tej strony powinno być otwarte, nie? Jeśli tu jest... No. Tak. Ale nie są. Ale zobacz, tu na spodzie nie ma, widzisz? Jak ona zareaguje na to? Nie wiem właśnie. Będzie w szoku. Obserwujmy. To, jak dzieje. To jest takie duże, to w ogóle ciężej jest ogarnąć fizykę tej wieży. Też tak masz? Słabiej kłamam, co się stanie, jak o, coś... Nic nie ruszyło się jak coś. A kto jest po mnie? Ja teraz. A, no to masz przejebane. Bo musisz tu jakoś położyć, no właśnie, nie wiem. Czyli na skos. Czyli ja muszę stąd zabrać. Kurde, no zieloną muszę zabrać stąd. Co? Dawaj ją tu. Kurde, ta jedna ręka, no. A mogę na przykład se opierać tu? O, tak se mogę zrobić? No co, to ciążasz tą stronę? No, bo tu masz. No jak tu? Bo ja muszę na tą położyć. Ty chcesz jeszcze, żeby ona glebnęła się bardziej? Nie, no chcę, żeby to poszło tak. No nie, to nie możesz tu wyciągać. Tak, gdzie? No jak? Tu? No wtedy nie, druga część wieży nie pójdzie bardziej. To będzie niżej w ogóle. I tu jeszcze w dodatku jest jeden na drugim piętrze i możesz zaraz glebnąć. Co tu się dzieje w ogóle? Może jebnąć? Może jebnąć! Przechyliła się nie. w dom, nie? Ale ta część dopiero się przechyliła w dom. Ale głównie ta może w dom. No całym, ale ja już mam gdzieś, bo teraz wy. Więc ja mogę se tu na luzie położyć teraz. No. Okej, okay, pierwsza seria główna 162,5 kg. Chyba mi się udało. Bez komplikacji. Weź te ręce, bo nie. Szybciej. Tu bym wiesz jeszcze dołożył, co? Uważaj. Ale co tak? Przecież musisz tak wiesz. Na bank wiesz. Nie będę taki. Nie możesz tak. Fajna seria. Dzięki pan za asystę. Dawaj, Robur. Zielony. Tu będzie bezpieczniej. Śmieszne, ty zawsze tak, nie? Ciekawe, czy aż tak się da, wiesz, zachować myślę, balans na bok. Myślę, że nie. A ja myślę, że się da, tylko to musiałbyś być w chuj dokładny. Ale to jest cięższe, ona jest bardziej kropowata od zwykłej jęgi. W tym samym czasie. Tak robiłeś. Ja robiłem. O tak. Kurwa, coś tam właśnie spadło. Chciałem się dowiedzieć, tak, czy tak ten można. Się bardzo ruszał i tam masz dziurę w ogóle w chuj. Ładnie. Dobra, ty robisz serię. No ja robię po tobie. Proszę bardzo. Jak Majko, pen. To śmiga. Będziemy rozjebać. Niebieski. Serio? Nic? O. Elegancko. Trochę już jestem obstrany.
Robur proponował mi, żeby z tej lewej strony to robić. Czyli teoretycznie z tej. Ej, Sake, proszę cię o interwencję, bo ja nie wiem, czy ja mogę tego dotykać, jak wyciągam tego. Zapierać się tak. No dobra. Jak ci to pomoże, niekoniecznie ci to pomoże, szczerze ci powiem. Ale mi pomaga. Mi pomaga, wiesz? Ale nie wiesz, co się stanie po... Znaczy, ale to tylko na początku, bo te klocki są takie chropowate i na początku pomaga to go wziąć w ogóle. Ile to jest? 90? Kolanie. Dawaj moc jeszcze. O, dopiero zacząłeś, dobra. Raz, dwa, trzy. Jak trzeci lubi. No, trójeczki dzisiaj. No, za wysoko masz stojaki. Za wysoko. Yeah. Raz. Maszyna. Dwa. Dziewięć. Dawaj. Nagroda będzie za dziewięć. Dobrze. Dawaj. Jest. Nie pomagam, nic. Wiedziałeś przed dziewiątym, a i tak zrobiłeś. Ale nie spodziewałem się, to dopiero się, słabo się rozgrzałem, bo pierwszą serię miałem taką, nierozbudzony jeszcze byłem, dobra. Nie jest dobrze. Niebieski będę miał. Ojej. No ciężko. Nie jest zbyt dobrze. Zmiażdżony. To jak on rusza, ty twarzy. Czekaj. A i tak nigdy nie ma. A już wyruszyłeś jednym. Tu w ogóle jaka dziura. Tak jest. Serio? A tak nie grałeś. Ale ładnie, znalazł go. Ale jędza. Ale go znalazł. Znalazłem. On będzie w ogóle. O kurde. Ryzykowni, co? O. A, jedną ręką. Ale ładnie, chyba wejdzie normalnie. Zobacz, co jest grane, jak ona jest przychylona. Czyli trzeba ją korygować na prawo, nie? Można cię jeszcze raz obcać? Z tej strony. Czyli jak najbliżej tu muszę stawiać, no nie mam przecież wyboru. No. Czekaj, żeby do drugiej strony wejść. Co teraz? Nachyliłam. Ja bym ją korygował w tą stronę i ten bym wziął. Nie. No tak. Ty, żaden. A z dołu coś? Sędzia mi kurwa. A tu środek? Spawlował ten, rzut. Ten ci pozostaje, serio. Ale on jest nieruchomy. Nie ściemniamy, ale to a tak jak odbij sobie pykniesz, tak, a jak tak zrobisz? Tak go weź. Że tu zaprzyj się i tak. Rekomendacja w takich sytuacjach. Lubię siłowo popróbować. Przytrzymaj sobie. Trzymasz go, trzymasz wierzę tym klockiem, ale siłowo próbujesz. Widzisz, że się wali, wracasz klockiem. Siłowo popróbuj, jak nie masz już opcji. Ogólnie to nie może wyjść. Zobacz. Ale jak zobacz, to zrobi się coś cudzo z twórcą. Przed połową, nie? On jest tu. Ale, ale zobacz, znowu. Ale te są tam. Zobacz, tu jaka przeciwwaga jest. Paczek, te są wysunięte. No jesteś... i te dwa blisko siebie są też. Nie no, to jest tak oparte mocno, że nie ma szans. A gramy od nowa. Ale Saker, zrób tą moją techniką. Saker. Może się przechylić na tamtą stronę. Że opierasz. Ale będzie ciężko. Siłowo popróbuj. Weź siłowo tą część na tą stronę. Weź siłowo po podważę. Uda się normalnie. Dasz radę. Uda się normalnie. Nie słuchaj. Dobrze. Uda się. Dobrze, patrz, siłówka. Patrz, ale siłówko, patrz, siłówkę robi, zobacz. 90% że to wejdzie. Uda się. Dobrze, siłuj. Saker, jest git. Wejdzie. Wejdzie. I uwaga. Sprawdź ją. Ostatni milimetr? Nie, Saker, musisz wejdzie. Przenieś ten segment siłowo, od razu, wróć klockiem. Z prędkością światła połóż go tu. Nie, Saker, proszę. Wiem, że przegrałem, ale... Czemu to robisz? No bo trzymam, bo runie jak puszczę. Nie runie. Ale... Jeszcze dawaj, jeszcze. Nie runie. Prędkość światła. Jeszcze trochę może. Czyli to działa. Jest. Ostatni. Dawaj! Aż to ładnie. Dawisz. Dziękuję bardzo. Czy niebieski jakiś. Bo Robur musi mieć dobry materiał na kanał Robert. Tam co myślisz? Nie, ja z domu nagrywam. Albo środkowy z testu. Patrzcie, nie ma wpływu ten klocek na inne chyba. Tak się wydaje. On już bardzo ostrożny. Ja myślę, że wszystko już ma wpływ teraz. Nawet Milka. Ty, jakby na psa to spadło? Nie, w ogóle nie zauważyłem, z jakiego powodu to się dzieje. Nic się nie ruszało.
No, a wy widzieliście, żeby coś się ruszało wcześniej? Nie, ale to już było jakieś tak, mikro drganie było, ruch powietrza. Tak krzywe, że wszystko miało. Ruch powietrza mógł. Panowie! Kończymy filmik, jeszcze trochę poćwiczymy, ale wieża pierdolnęła, więc kończymy. Przepraszam, że to na mnie padło. Ja się czuję przegrany i tak. Jak dla mnie, to ja przegrałem. Ej, właśnie, a może wytypujemy zwycięzcę, czy nie? Proponuję... Nie, ja wiem, jak wyłonimy prawdziwego zwycięzcę. No. Prawdziwy zwycięzca, wydaje mi się, że okaże się dopiero przy małej jędze. Bo to nie trzeba było być tutaj tak precyzyjnym, jak przy małej jędze. Mała jęga to twojej będzie... Twojej jędze trzeba było. No, ale wiecie, mała jęga jednak będzie wymagała większej precyzji, bo jest lżejsza. A co myślicie, żeby zrobić na przykład jęgę? Zastanawiam się, jak się odniosą widzowie w komentarzu, że gramy w jęgę, ale przed każdym powtórzeniem na ekipę nawet trzeba zrobić 10 pompek. A ja proponuję jeszcze inaczej. No, trening ramion plus jęga. Trening ramion plus jęga. Jeszcze chcecie coś zaproponować? Co? Znowu ramion. Znowu. 20 serii po 40 ruchów. Miesiąc zakwasu. Miesiąc zakwasu. Dobra, łapy nigdy nie za mało. Okej. Okay. Standardowo prosimy o komentarze, subskrypcje i łapki do góry, żebyśmy byli wysportowanym krajem, bo sportowa Polska to nie blef. Wszystkiego dobrego.